Siema, ja jestem Max Macieju, nowej emotce Unisal Kill, która za niedługo wejdzie do gry. Oprócz tego omówimy sobie najnowsze newsy ze świata Fortnite. Teraz na ekranie wyświetla wam się 5 ostatnich subskrybentów, a jeżeli ty chciałbyś się tutaj znaleźć w następnym filmie, to w tym momencie zostaw subika z dzwonkiem i łapeczkę w górę pod tym filmem. Oczywiście, że jeżeli jesteś nowy na tym kanale, a podobają ci się filmy, które tworzę, to możesz zasubskrybować ten kanał, aby nie ominęły cię najnowsze materiały. Na koniec chciałbym jeszcze przypomnieć, że możecie mnie wesprzeć moim unikalnym kodem MAXYM w sklepie z przedmiotami, a w tym momencie na ekranie wyświetlają wam się 3 ostatnie osoby, które kupiły coś właśnie z moim kodem i wstawiły to na Discorda. Jeżeli chcielibyście się tutaj znaleźć, to wystarczy, że kupicie coś i wstawicie to na kanał Zakupy z kodem na Discordzie, do którego link znajdziecie w opisie. Sponsorem odcinka jest firma Liocat. Koniecznie zajrzyjcie do nich na stronę z linku w opisie. Ale teraz lecimy już do omówienia sobie ostatnich newsów ze świata Fortnite. Gracze rozczarowani nowym trybem Marvela. Nowy tryb okresowy, czyli LTM, brzmi świetnie na papierze, ale jest kilka problemów. W ramach współpracy Fortnite z Marvel na sezon 4 firma Epic opracowała szereg unikalnych, niestandardowych trybów gry. Zaczynając od Marvel Knockout LTM, który został wypuszczony jakiś czas temu. Tryby te dają graczom szansę na użycie mitycznych zdolności, takich jak pazury Wolverina i pięści czy Hulk. W piątek grze pojawi się tryb Marvel Standoff LTM. Oficjalny opis brzmi następująco. Dwie drużyny chwytają spadające z nieba moce i walczą o to, by być ostatnią drużyną przy życiu. Odradzaj się po wyeliminowaniu, dopóki nie skończą się dodatkowe życia. Otrzymasz dwa dodatkowe życia, więc spraw, by się liczyły. Pierwsza drużyna, która straci swoje wszystkie odrodzenia, przegrywa. Brzmi fajnie, prawda? Cóż, wiele ludzi uważa, że rozgrywka jest nieco przestarzała. Problem w tym, że nie ma wystarczających działań. Ludzie grają bardzo pasywnie ze względu na limit 3 żyć, więc nie spędzają dużo czasu na walce i korzystaniu z fajnych zdolności bohaterów. W wielu meczach wydaje się, że to jedna drużyna ma ogromną przewagę liczbową. Ostatnich dwóch graczy po przegranej stronie często decyduje się ukryć, pozostawiając swoich przeciwników biegających bez celu przez 5 minut. Popularne sugestie społeczności dotyczą zmniejszenia bezpiecznej strefy lub zwiększenia liczby żyć, aby zachęcić do działania graczy. Będziemy musieli poczekać i zobaczyć, czy Epic zgodzi się na nowe zmiany w trybie gry. Teraz przejdźmy do głównego tematu filmu, jakim jest nowa emotka Unisal Kill w Fortnite. W plikach gry odnaleziono niedawno właśnie tą emotkę, która dosyć wyróżnia się spośród wszystkich, które mamy obecnie w grze. Jej działanie jest bardzo podobne do skuterka z sezonu 2, gdy do sklepu wszedł cały zestaw związany z Deadpoolem, czyli ukrytą postacią tamtejszego karnetu bojowego. A więc skuterek to emotka, w której nasza postać siada na skuter i jedzie prosto przed siebie, ale także może jechać w miejscu, jeśli tak to można nazwać. Natomiast emotka Unisal Kill ma w sobie trochę wyjątkowości. Mianowicie chodzi mi tutaj o to, że jeździmy właśnie na motocyklu i jest to bardzo fajna opcja. Jeżeli motka wejdzie już do gry, to czekam, aż klauny będą jeździć na takich monocyklach, tworząc przy tym mega dobre połączenie skina na top model. Napiszcie w komentarzu, czy podoba wam się nowa emotka Unisal Kill, a przypnę wam serduszko. Oczywiście emotka na 90% wejdzie do sklepu z przedmiotami za cenę 500 fodolców, bo po prostu jest rzadkości niebieskiej, więc tyle powinna kosztować. Choć mieliśmy wiele wyjątków cenowych, więc nie zdziwiłbym się, gdy taka emotka wejdzie lekko tańsza. Nowa emotka Unisal Kill może zostać również dodana jako ukryta emotka karnetu bojowego i do teraz nie wiemy, jak będziemy mogli ją odblokować, ale taka możliwość może być darmowa dla posiadaczy karnetów bojowych. Oczywiście istnieją szanse na to, aby emotka została podarowana każdemu graczowi w zupełności za darmo, za obecność na jakimś evencie, czy wykonując jakieś wyzwanie, które będą dostępne dla każdego gracza. Jest też opcja darmowej emotki Unisal Kill za darmo za zalogowanie się do gry, tak jak było to w przypadku emotki Verva, gdzie przez 4 dni mieliśmy możliwość zdobycia jej w zupełności za darmo. Ale jeżeli emotka zostanie dodana do sklepu i zdecydujecie się na zakup jej, to możecie zrobić to z moim unikalnym kodem MAXYM, który wpisujecie w sklepie z przedmiotami. A jeżeli filmik się spodobał, to zostaw łapeczkę w górę i subika z dzwoneczkiem, za co bardzo dziękuję. A ja już się z wami żegnam, trzymajcie się, na razie, hej!